Siemka, witam was. Co mamy dzisiaj za dzień? Wtorek. We wtorek ja zaczynam działać tutaj sobie. Znaczy zacząłem już działać, można powiedzieć. Mam wklejony już ten cały worek kleju, wyrobiłem. No i lecę z tym powoli do przodu. Jakoś. Mamy tu pion. I tutaj też mam pion, dobra. Tą połóweczkę sobie wkleję, dopiero jak umieszczę następny worek. Ale teraz się zabiorę za docinki tutaj. Będę docinał te kawałki, przynajmniej żeby sobie zrobić od tamtego momentu tutaj do tego i dopiero wtedy pójdę umieszczać. Koło 11 muszę mieć przerwę techniczną i tak chyba do drugiej, więc dzisiaj na wiele nie liczę. Muszę jechać załatwić pewne sprawy. Więc dopiero jak wrócę, będę działał. Coś później mam popadywać, ale tu mi raczej deszcz nie groźny pod tym pod zadaszeniem, więc spoko będzie, będzie można działać. No dobra, nic, dobiera się do docinki tutaj. Jedziemy z tym powoli, do przodu. Dobra, ja sobie wklejam układankę, mam podocinane wszystko już i wklejam, lecę z tym. Tyle ile mam kleju, tyle wyrobię i będę musiał jechać. Ale myślę, że trochę tu powinien polecieć jeszcze z tym, tylko nie wiem, czy zdążę tam powycinać pod parapetami, kurde. No ale będę musiał. Nie będzie wyjścia. No i tak wypchnie tą pianę, kurde, i tak wypchnie. Ale zawsze coś tam lezie do środka. Ja objechałem to do końca, udało mi się, ale już powinno mnie tu nie być, więc tak naprawdę to trochę jestem w plecy z czasem, ale myślę, że zdążę tam załatwić, co powinienem. Także wklejam tylko to, tu jeszcze 260, tylko utnę 258, żeby weszło łatwiej. I w sam raz resztkę kleju mamy i mogę uciekać. Tylko umyję to, co trzeba, pozamykam. No i dobra, to byśmy mieli. No i po przerwie wracam, to już będzie uzupełnianie tych pełnych, więc powinno to w miarę sprawnie iść. Tylko jeszcze kleju trochę dopodam. O kurde. Już na opara. Ale chyba stykiem. Coś jeszcze wyskrobię jeszcze. I lecę myć sprzęty i uciekam. No myślę, że te dwa rzędy po powrocie powinno mi się udać zrobić, przynajmniej. Taką mam nadzieję. No i dobra. Tak zostawiam, spadam. Wróciłem po załatwionej sprawę, także można działać. Docinkę zrobiłem tutaj, mam nadzieję, że mi wejdzie, to sprawdzę, żeby nie było. Tak staram się na ciasno tutaj docinać przy tych listwach. Chyba będzie ok. Dobra, to smaruję. No i będziemy z tym lecieć. Ile się uda, tyle się uda. Czy jeden poziom, czy dwa, no zobaczymy jak to będzie. Koło tam 5-6 zapowiadałem jakiś deszcz, ale to... Już pod fajrant to... raczej nie przeszkodzi. Słuchajcie, wczoraj tak z ciekawości wskoczyłem sobie na stronę z Fispora. Powinienem pewnie zrobić to na początku, jak zaczynałem kleić, ale tak z ciekawości po prostu wszedłem, bo tam wiele osób, znaczy wiele może nie, ale kilka osób pisało, że nie powinienem kleić na grzebień tego, to po pierwsze, a też pisał tutaj jeden z widzów, że kołkowanie jest zbędne i niepotrzebne. No i jak to się ma do rzeczywistości w karcie z Fispora, słuchajcie. Jak najbardziej na grzebień można, jest to opisane,
prostu muszą być tylko proste ściany i nie ma z tym żadnego problemu, żeby kleić styropian na grzebień. A co do kołkowania, tam jest napisane, że powinno być musowo to zrobione. Nie ma tam, że nie ma napisane nic odnośnie jakiejś wysokości, na której to nie powinno być robione, czy tam nie wiem z jakiego to powodu, może to z powodu tego, żeby nie wiem, żeby tylko czy Swispor produkuje kołki, nawet nie wiem, szczerze wam powiem, ale ogólnie no to jest napisane, że powinno się kołkować i nie ma nic napisane odnośnie jakiejś tam wysokości metrów czy czegoś, więc chyba u siebie przykołkuję, tylko tak naprawdę nie będę tu świrował, nie wiadomo jak. Zrobię to tak, że przykołkuję prawdopodobnie tylko dwa kołeczki na jedną całą płytę i tyle, nie będę też tą nie wiadomo jak nadgorliwy. Tam powodem, dlaczego jeden z widzów pisał, żeby tego nie robić, to są te tak zwane ten efekt Biedronki, ale to wydaje mi się, że nie występuje jak dajemy te krążki styropianowe. Przynajmniej nie powinno występować ten problem, więc tak to wygląda tutaj. Wiadomo, odnośnie tego, czy gdzieś widziałem te takie krążki, to przeważnie, znaczy ten efekt Biedronki, to się przeważnie widzi na blokach, gdzie elewacje były robione. Tam jak zaczynają połowieć te elewacje, no to wtedy to się pojawia, ale ogólnie na domku jednorodzinnym powiem wam, że nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek coś takiego było. Dobra, tu weszło. Dlatego odnośnie tego kołkowania całego, no to zrobię go. Przykołkuję i na pewno nic temu nie zaszkodzi. Jak to się da. Wejdzie czy nie wejdzie? Zaraz sprawdzę jeszcze poziomicę. Trochę wystaje, co prawda trochę przyciasno tu dociąłem, ale lepiej ciasno jak za luźno. Przynajmniej tutaj, przy tych listwach. Sprawdzę te piony. Co tu pokazuje? No troszkę to by mogło jeszcze dojść sobie. Delikatnie. No i byłoby tak. Minimalnie tutaj jeszcze. No dawaj, co mi nie chcesz dojść. Się zaciekle trzyma, dobra, mamy to. No i co, lecę tu po kolei. Całego teraz biorę, wklejam tutaj, tu docineczka. A i tu będę miał kable do wypuszczenia wystarczająco. Jak dałem tutaj? No, wystarczy, żeby obrobić, żeby zarobić kable. Ale tak na styk, by powiedział. A to się zrobi, dobra. A, trzeba styropian przynieść. Idę przynieść parę paczek, no i lecę z tym. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Następny poziom mam zrobiony. Przekładam sznurek wyżej. No i lecę dalej. Jeszcze trochę kleju mi zostało, na ten jeden kawałek może będzie, żeby wkleić. No i znajdę mieszan następny i z następnym rzędem pójdę i ten następnym też mi starczy na kolejny rząd, a później zobaczymy. Może tylko docinki porobię, a może coś jeszcze przykleję, no zobaczymy jak to czasowo będzie wyglądało. Dobra, tutaj mamy. Można ich zakładać, tylko tam drabinę żeby to potrzebowało. Wezmę tą drugą, żeby nie latać. Myślę, że jutro i pojutrze powinno mi się udać tutaj zakończyć tę stronę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Drabinę trzeba wziąć. No i wtedy będziemy kontynuować na szczyt. To jeszcze tej roboty takiej przygotowawczej będzie, zanim będę mógł z klejem lecieć, bo to trzeba będzie te łączenia popianować wszystkie, a później potarować tą całość. A, kołkowanie to się jeszcze, kurde, no to zejdzie się jeszcze z tym trochę, zanim będę mógł tutaj zacząć lecieć z klejem.
No i dobra. To idę ciocham dalej. Ja umieszałem następny worek. No i lecę z tym dalej tam nad drzwiami tę odcinkę. Trochę ciemno tu się zrobiło, bo deszcz zaczął padać. 3-3-1 będzie tutaj. Nie pociesza mnie tylko jeden fakt odnośnie przyszłego tygodnia. Jest to fakt tego, że zmieniamy czas i szybciej będzie ciemno. Co prawda jasno będzie wcześniej, no ale to też nie wiem, czy będę tu o 6 wychodził, żeby działać. No, z tego nie będę miał. Mógłbym dać tego w sumie i doklejkę zrobić. 270, coś na 60 parę, czy by było tutaj. Nie bardzo. Tu nie, tu nie, tu nie. I tu też nie. Dobra, to też się zużyje na docinka, wezmę z całego. No i ta zmiana czasu cała, kurde. Dla mnie, moim zdaniem, to słuchajcie, nikomu to nie jest do szczęścia potrzebne, no chyba, że nie wiem, ktoś lubi spać i tam se godzinę dłużej pośpi, ale i tak to mu zostanie odebrane na wiosnę, więc moim zdaniem niczego nie wnosi ta zmiana czasu. Nie wiem, kiedyś mówili, gdzieś słyszałem, że to niby oszczędność energii, tylko tak się człowiek zastanawia, jaka to jest oszczędność energii, jak robi nam się szybciej ciemno i przychodzimy do domu i zapalamy od razu światło wcześniej. Wielu ludzi pracuje tam, nie wiem, do 15, do 14, czyli są już w domu, więc o tej 4:30 czy o 5 zaczynają palić światło. A rano nie oszukujmy się, tylko wstajemy, ogarniamy te podstawowe czynności i zawijamy się z chałupy, więc to światło nie jest tam jakoś długo palone, więc nie wiem, nie widzę sensu tego bardzo. Ta kołchoz europejski miał to zmienić, ale ja coś słyszałem, że 2026 czy 7 już powiedzieli, tego nie będą zmieniać. Nie wiem, w czym to mnie tak naprawdę szkodzi, a przecież tak bardzo dwutlenku węgla nie lubią i się go boją. No więc kurde, jeśli tak bardzo na tym zależy, no to powinni chyba dbać o to, żeby tej energii było mniej zużywane. No ale jak widać, akurat w tym aspekcie jest to nieistotne dla nich. Za to inne są aspekty istotne. Po rąbanie z poplątaniem i tyle. Tak bym to nazwał. Dobra, mogę wklejać. I jedziemy z tym dalej. U mnie już się ciemno powoli robi, jakoś szybko dzisiaj. Ale to pewnie przez to, że deszcz popaduje. Jestem tu na końcówce, wklejam teraz kawałek, musiałem wyciąć taką lekką L-kę. Oż kurde, mi pieprznął jeszcze. Taką lekką L-kę wyciąłem tutaj sobie, żeby już tu na bramę garażową tak zaszło. No żeby nie było tutaj tego, jak to mówią, chociaż tam i tak będzie, bo tam tak nie zrobiłem, ale no dobra, to zobaczymy, będzie test, czy tak się dzieje, czy się nie dzieje, czy mi wyjdzie pęknięcie. I tak te zbrojenie się niby daje. No nie wiem właśnie, jak to jest. Mimo że ta L-ka jest, i tak zbrojenie dajemy, czy nie? Bo tam widziałem, że się niby takie praktyki stosuje. No co tutaj mamy? Tu mi trochę cienień się robi górą i widzę, że tak też jest. Trzeba górę dobić tam, ale tam mam do wieńca bardzo blisko. Gdzieś tu coś, gdzieś mi to lekko uciekło. No a chyba, kurde, jeszcze tą podgięłem. Mistrza, to się wyprostuje. Pewnie wieniec trochę sobie wylas. Dziad, ale jest już do sznurka dobrze. Powinno być ok teraz. Chyba doszło. Tu jeszcze jedna docinka i chyba na górę dam cały kawałek, będę mógł tu dać. Tak, żebym mógł jutro sobie wystartować z rana, nie wiem, zaraz jeszcze pomyślę, bo trochę mi kleju jeszcze chyba zostanie, chociaż nie wiem, jak tam tego wkleję, to nie wiem, co to będzie. No i dobra, mamy pion, jest gitara, to możemy zostawić, robię docinkę jeszcze jedną i jak mi zostanie, to może, żeby już dzisiaj tu nie rzeźbić, bo zaraz bez kitu mi się ciemno zrobi, to może po prostu wkleję
na górę tutaj kawałka, ale to tak czy tak będzie docinka, albo tutaj, albo tutaj. No zobaczymy, bo może się okazać, że mi nie starczy tutaj. Tutaj jeszcze pójdzie trochę. Tam niewiele jest w tym wiadrze już. O kurde, lecę. 7, 3, 4 tutaj damy. Docineczkę jedną jeszcze i... No i ku fajrantowi powoli. Dobra, słuchajcie, zakończam dzień, bo już ciemno. Wyrobiłem klej, jeszcze taki kawał miałem z tamtej strony, zepsułem jedno cięcie i patrzę, tutaj idealnie mi podpasowało kawałek, więc go tutaj zużyłem. No i mamy pion. Jest git, zostałem tak do jutra, jutro rano się wklei tutaj ten kawałek, a ten naprawdę to szturek będę mógł do tego sobie dać i lecieć, uzupełniać. Także jutro od rana docinki tutaj, ten jeden rząd do zrobienia. No i później zabieram się za te docinki wokół kroki, więc to już będzie spowolnienie na pewno tempa i no i tyle, do oporu po prostu docinki i później w czwartek tak samo. Tu na garażu też trzeba będzie zrobić, nie wiem jak to tutaj, czy nie będzie mi spływało, nie będzie mi zjeżdżało, ale nie powinien ten styropian zjeżdżać, więc powinno być spoko. Tu z całych kawałków pionowo po prostu będziemy ciachać, znaczy mam coś do zużycia też tam tych 23 stopni takich docinek, więc coś tam jeszcze będę chciał zużyć. No i tyle w sumie. Dobra, to ja uciekam. Trzymajcie się i do jutrka. Jutro działam dalej i zobaczymy, ile się uda zrobić.